Tytułem naszego webinaru będzie jak pracować zdalnie, transparentnie i skutecznie. Pierwszy nasz webinar we współpracy pomiędzy firmą Hola Spirit, platformą Hola Spirit oraz Eco Coach. I mamy dwóch gości, którzy w bardzo szybki sposób, wręcz niewiarygodny jak na polski rynek i na to, że wiele firm obecnie bardzo mocno narzeka, wielu liderów narzeka na obecną sytuację. Oni się nie martwią o swoją przyszłość. Poznajcie, moimi gośćmi są Norbert Nowakowski, dyrektor generalny firmy VTAG Poland. Bardzo szybko rozwijająca się firma z bardzo też takim transparencją, o której dzisiaj będziemy mówić. A drugim moim gościem jest Marcin Rutecki, który od praktycznie roku rozwinął sieć networkingową Klub Inteligencji Biznesu. Także witamy Was bardzo serdecznie. Norbercie, to jakbyśmy zaczęli od Ciebie, jakbyś powiedział trochę więcej na samym początku o sobie i swoim biznesie. Witam wszystkich, dziękuję za zaproszenie. Więc no, czego by zacząć? Nie przewidywaliśmy oczywiście pandemii. 2 lata temu, jak firmę tworzyliśmy, dokładnie w grudniu, została utworzona spółka w Polsce. Ale na samym początku od razu założyliśmy sobie pewne cele albo pewne zasady, które nawet na początku partnerów swoich biznesowych, a mam partnera, który jednego mieszka w Dubaju i jest Hindusem, a drugi jest Holendrem, więc też różnorodność kulturowa i zrozumienie no, czasami nie jest łatwe, ale przekonałem do tego, że tworząc zespół w Polsce, od razu musimy z tortu EBITY 5% zaoferować zespołowi, którego jeszcze nie miałem. Więc oni się na to zgodzili. 5% dajemy ludziom, współpracownikom, osobom, które mają tworzyć tą firmę. Więc to był pierwszy krok, który tak naprawdę żeśmy ustalili wspólnie. Ja później przez 3 miesiące szukałem zespołu osób. No i drugi krok to był taki, że zacząłem przyjmować te osoby. Drugim krokiem było to, że sobie założyłem, że tak naprawdę przyjmuję osoby tylko na kontrakt menedżerski, na własną działalność. Ja praktycznie no jestem takiego, mam taką filozofię, że umowa o pracę jest, że tak powiem, umową, która niezbyt zachęca do pracy, więc generalnie w swoich biznesach zatrudniam tylko przedsiębiorców, szeroko pojętych. Nawet jeżeli ktoś nie jest przedsiębiorcą, to ja zawsze mówię, że jak nie jesteś, to będziesz. Aha. I praktycznie wszystkie osoby, które są zatrudnione dzisiaj w VTAG Poland, jeśli chodzi o umowę rekrutacyjną, są zatrudnieni na umowę o pracę, wiedzą, że pracę mogą stracić z dnia na dzień, czyli kontrakt, a nie umowa o pracę, 3-miesięczne wypowiedzenie i tak dalej. Więc to też jest następną rzecz, którą mi się udało i na dzień dzisiejszy w zespole pracuje 8 osób na takich zasadach. Na takich zasadach pracuje 8 osób i to jest następna rzecz, którą udało nam się, mi się udało, ale to jest zespołowi zbudować i wszyscy to rozumieją. I myślę, że tak. Pozwolę sobie jeszcze zapytać. Jak oceniasz, Norbercie, te dwa aspekty? Czyli jeśli chodzi o to informację, że dzielicie się zyskiem, czyli że organizacja dzieli się zyskiem. Wydaje ci się, że to jest takim kluczowym aspektem, który wpłynęło na to, że tak szybko się rozwijacie i ludzie są tak mocno zaangażowani? Czy uważam, że tak naprawdę no wiele osób tych przechodziło z firmy, które mieli umowę o pracę, więc jakby bardziej mi się wydaje, że oczywiście komuś obiecanie, że będzie miał wybicie, nawet na spotkaniu rekruter pytając, czy on wie, co to jest EBITDA, szczerze większość nie wie, co to jest EBITDA. No tak. Tak naprawdę proces zatrudniania, nawet jeżeli ktoś się godzi, to jest po prostu zbudowanie pewnej historii, pewnego zaufania, a później konsekwentna edukacja, bo to, że ktoś chce być przedsiębiorczy, to nie wcale znaczy, że będzie. To, że ktoś dzisiaj się godzi na to, nie wcale znaczy, że będzie rozumiał to w przyszłości. Ale jeżeli się poświęci na to czas, a ja poświęcam dużo czasu, żeby edukować tych ludzi z przedsiębiorczości, a nawet sami się edukują. Dla mnie nawet taką fajną historią było, że osoba, która w życiu nie pracowała na kontrakcie, no to tak naprawdę podpisując umowę na zasadzie kontraktu, czyli zakładając działalność jednoosobową, po paru miesiącach kupił sobie iPhone i odliczył sobie VAT. I uznał, mówi, ty, to jest fajne, nie? Ja kupiłem o VAT mniej. A mówi, no tak to działa, tak? Jak będziesz potrafił sobie inne rzeczy, no umiejscawiać sobie w jakiś sposób swoje koszty, no to będziesz miał z tego korzyści. Więc jakby to są takie elementy, bardzo małe sygnały, że ludzie zaczynają rozumieć, co to znaczy przedsiębiorczość, a to później wpływa też na organizację, bo jeżeli ja jestem transparentny, a jestem, bo pokazuje mi dane, jakie koszty, jakie obroty, jakie marże, co po ile kupuję, oni do wszystkich mają dostęp, oprócz powiedzmy wrażliwych danych, bo w Polsce jednak płace są troszkę wrażliwymi danymi, ja na tym pracuję,
ale tak naprawdę mają dostęp do rachunków zysku i strat, do bilansu, do tych wszystkich rzeczy, więc oni wiedzą, na czym firma stoi, gdzie jest ta EBITDA, na co wydajemy, ile kosztujemy tak naprawdę w jakimś tam globalu, ile co nas kosztuje i tak dalej, i tak dalej. Więc uważam, że to jest kluczem, tak, że okej, mieć jakąś wizję, ale później też tak naprawdę pracować z edukacją ludzi, no bo ludzie, którzy nie rozumieją tak naprawdę, skąd mają wiedzę, co to znaczy przedsiębiorstwo, oprócz słowa, sloganu i tak dalej, muszą sami poczuć, tak. Jak poczują, to zacznie działać. No ja tutaj mogę jedną rzecz jeszcze powiedzieć. No w tym roku w styczniu będę miał okazję, pierwszy raz w życiu, jestem z tego bardzo dumny, a wręcz podniecony, że położę na stół te 5% EBITy i ci ludzie się podzielą tym pieniędzmi między sobą. Aha. I to będzie chyba najfajniejsze przeżycie, jakie każdemu przedsiębiorcy życzę, bo wierzę, że ten moment spowoduje, że oni naprawdę poczują, bo oni będą wiedzieli, że te pieniądze zostały wypracowane, dlatego że wygenerowaliśmy przychód efektywnie i oczywiście koszty versus przychód wypracowały tą EBITę. A czy w momencie, gdy zatrudniałeś ich na samym początku, ponieważ powiedziałeś, że to w dużej części były osoby, które pracowały wcześniej na umowę o pracę, no właśnie, czy to nie było takich obaw tego, że oni się sprawdzą w tej roli bycia przedsiębiorcą, bo rozumiem, że tutaj ten wasz model to jest też taki model, w którym właśnie z jednej strony macie człowieka, który jest przedsiębiorcą, ale który również tworzy duże przedsiębiorstwo w postaci VTAC Poland, tak? Tak, ale no też tutaj muszę powiedzieć, że po drodze jedna osoba, którą zatrudnię na samym początku i wydawała mi się bardzo są przedsiębiorcą, no po 6 miesiącach pożegnaliśmy się z nim i to też bardzo ciekawa rzecz, pożegnał się z nim Tim, nie ja. Tak naprawdę wszelkiego rodzaju, że tak powiem, analizy efektywności pracy przeprowadzamy wspólnie jako team. Oczywiście ja tutaj jestem superwizorem i pomagam z doświadczenia i z wiedzy, ale decyzja o powiedzeniu niestety nie temu koledze, z którym byliśmy życi, ale gdzieś tam analizując miesiąc na miesiąc dane, okazało się, że po prostu sami panowie wyszli inicjatywą, żeby porozmawiać raz, drugi, trzeci, no i rzeczywiście pożegnaliśmy się. Oni podjęli decyzję, więc tak naprawdę my wspólnie podejmujemy decyzję i każdy wie o tym, że po prostu, no, że dzisiaj jest w teamie, a za chwilę, no może jeżeli dana efektywność, dana praca czy coś nie będzie przynosić efektu i team będzie to oceniał w taki sposób, jak będzie, no to generalnie na pewno dojdzie do rozmowy. Oczywiście na początku pomagamy, staramy się pomóc, tak, staramy się, ale jeżeli widzimy, że to nie działa i gdzieś są jakieś rzeczy, które wcześniej nie zauważyliśmy, no to jak w tym wypadku pożegnaliśmy po 6 miesiącach z tą osobą. Czyli tak podsumuję, żebyśmy mieli na bieżąco to, co powiedziałeś do tej pory. Czyli taką pierwszą decyzją było to, że się dzielicie zyskiem, tak? To była rozmowa z właścicielami, bo oni wcześniej takiego modelu nie prowadzili. Ja zaproponowałem. Właśnie. Twoje kompetencje liderskie tak samo wpłynęły na to, żeby przekonać do tego udziałowców, prawda? Tak, właścicieli udziałowców, tak, dokładnie. To był pierwszy krok. To był pierwszy krok i drugi to była właśnie taka decyzja o tym, że przyjmujecie osoby, które będą miały swoją własną działalność gospodarczą. Zgadza się. To był drugi krok i w tej chwili tak naprawdę wszystkich, włącznie nawet w zasadzie przyjęliśmy dziewczynę i też po rozmowie i tak też w ten sposób, tak, żeśmy ją przyjęli. Okej. Okay. Dobra, i mówiłeś też o trzecim, tak? O tym, że trzeci element to jaki jest taki kluczowy? Trzeci element kluczowy to jest później właśnie ta edukacja tej przedsiębiorczości i taka ciągła edukacja, pokazywanie, danie dostępu do wszystkich danych finansowych, monitorowanie tego, więc panowie, jakby cały zespół, cały team, współpracownicy, łącznie ze mną, my co miesiąc mamy taki meeting albo taki raport, gdzie my nazywamy raport naszej rentowności. Więc tak naprawdę jakby no, patrzymy na tą rentowność i każdy widzi, ile wnosi, tak? A ile wychodzi. Powiedzmy takie ROI, powiedzmy, mamy zbudowane wewnętrzne. No i to tak naprawdę to dobrze działa, tak? To dobrze działa, bo też widzę, że dobrze działa taka otwartość, komunikacja, bo każdy widzi swój wynik, każdy widzi, co robi, każdy widzi, jak robi, jakim klientem, na jakiej marży, z jakimi kosztami, z jakimi marketingami, to wszystko i tak naprawdę oni są w ciągłym, że tak powiem, kontakcie, wymianie informacji, interwałów, spotkań, takich codziennych,
A raz w miesiącu robimy podsumowania, tak to rzeczywiście pracujemy nad tym, żeby tą efektywność zwiększać. Czyli tym trzecim filarem, że tak to nazwę, to jest edukacja, tak jak powiedziałeś, czyli ciągłe edukowanie pracowników. No i przechodzę do ciebie, Marcinie. Miło cię widzieć. No właśnie, także tak jak wspominałem, Marcinie, powiedz, czym w ogóle się zajmujecie i czym jest ta wasza niesamowita organizacja, o której już coraz bardziej słyszę z różnych miejsc, nie tylko z LinkedIna. Okej, no i świetnie, bo tak ma być. Rzeczywiście Klub Inteligencji Biznesu, czyli ta niesamowita organizacja, o której wspomniałeś, jest po pierwsze faktycznie niesamowita i to warto podkreślać pewnie wiele razy. Natomiast starczy, oprócz tego, że jest niesamowita, to jest rzeczywiście bardzo unikalna, bo koncepcja klubu od samego początku to było połączenie pewnych takich najciekawszych cech, powiedzmy, organizacji networkingowych. Nie będę wymieniał ich z nazwy, ale znamy je pewnie, z, powiedzmy, obszarem online marketingu, wtedy bardzo nastawionego na, powiedzmy, LinkedIna czy takie hasła związane z LinkedInem. I taka była pierwotna koncepcja w ogóle klubu i klub powstał właśnie jakby dostrzegając, że taki klasyczny networking w ogóle nie czerpie ze świata online. Jest całkowicie wyautowany z tego świata online, że to są wszystko eventy offline'owe w wąskich grupach, no tam maksimum po kilkadziesiąt osób, zazwyczaj w takiej formule działające, która się po pewnym czasie wyczerpuje, bo tam brakuje tego paliwa, czyli brakuje nowych kontaktów, nowych relacji, a te organizacje są po to, żeby nawiązywać relacje handlowe, więc dostrzegliśmy, że działanie w online marketingu na różne sposoby, tak, z LinkedInem na czele, dlatego że organizacja jest dla osób, firm z obszaru B2B przede wszystkim, dlatego ten LinkedIn jest tutaj dość mocno na piedestale. Dostrzegliśmy, że tam tego problemu z kolei nie ma. Czyli tam nie ma problemu skali i nie ma problemu z docieraniem do nowych osób, budowaniem nowych relacji handlowych. W zasadzie jest to nieograniczona, powiedzmy, studnia bez dna nowych relacji. Tyle, że w online marketingu tam z kolei absolutnie brakuje w sektorze B2B w Polsce kompletnie i brakuje know-howu, i brakuje w tej chwili takiego poważnego podejścia do tego tematu. Nie było też żadnej struktury, ani nie ma żadnej struktury zorganizowanej społecznościowo, czyli online marketing bardzo kulał, jeśli chodzi o, powiedzmy, jakąś bardziej zorganizowaną formułę, natomiast networking, który tą zorganizowaną formułę miał i ma zresztą nadal, kompletnie nie korzystał z tego dobrodziejstwa online marketingu. I zobaczyliśmy tutaj ten powiedzmy, punkt styczny, który chcieliśmy połączyć. Zresztą nadal tak jest na rynku, bo póki co na rynku no, nie ma takiej naszej bezpośredniej konkurencji. Czasem nas niektórzy porównują bardziej do takich organizacji networkingowych, ci, którzy w nich uczestniczą albo uczestniczyli, a czasem niektórzy nas bardziej porównują bardziej do tego świata online marketingowego, jeżeli stamtąd, powiedzmy, się wywodzą i tam mają percepcję. Natomiast nie jesteśmy ani jednym, ani drugim. I teraz generalnie nasz sukces polegał między innymi na tym, że to są dwa elementy, tak generalnie. Jeden element to są nasze, powiedzmy, wewnętrzne kwestie, o których tam zaraz opowiem. Drugi element to są czynniki zewnętrzne, ale wracając do tego, kim my właściwie jesteśmy, to jesteśmy organizacją, która jako jedyna absolutnie w Polsce na dzień dzisiejszy ma zorganizowaną społeczność na rynku B2B, kooperującą między sobą w zaawansowany sposób wokół online marketingu. Jesteśmy jedyni. Ja wiem, że są jakieś społeczności takie, które są tworzone tam przez różnych trenerów, tak, LinkedIna czy innych, natomiast to nie jest tego rodzaju społeczność. To jest społeczność, która jest na bieżąco kooperująca, która jest zorganizowana. Jesteśmy, bardzo dużo też czerpiemy z takiego obszaru innego, tak, czyli to już nie jest online marketing, nie jest to networking, jest to bardziej taki obszar związany w ogóle z przekazywaniem know-howu. Tutaj ja wymienię nawet tą firmę z imienia i nazwiska, bo podziwiam ją w pewnych obszarach przynajmniej. Jest taka firma Sandler Training, prawdopodobnie kojarzycie. Jest to absolutnie super znana firma i świetna, jedyna w swoim rodzaju, jeśli chodzi o szkolenie ze sprzedaży. I tam, powiedzmy, oni mają takie podejście, które jest bardzo bliskie, czy jest tożsame z podejściem klubu. To znaczy oni nie wierzą w szkolenia. Paradoksalnie, bo są firmą szkolenia, ale nie wierzą w szkolenia pojedyncze. To znaczy uważają, że nie da się nauczyć kogoś skutecznie sprzedawać, jeżeli on przyjdzie na pojedyncze szkolenie. Że nie ma takiej możliwości.
i dlatego oferują różnego rodzaju programy rozwoju, za pomocą to których programów jakby kształtują pewne dobre nawyki handlowe, uczą tej sprzedaży. Sam kiedyś przeszedłem taki roczny program w Sandlerze i dlatego mogę ich zareklamować, bo bardzo polecam. I klub jest czymś podobnym. To znaczy my doszliśmy też do wniosku, że o ile networking jest bardzo prostą czynnością, taki klasyczny networking to jest pójść gdzieś w jakieś miejsce, to może być śniadanie biznesowe, ale to może być też konferencja i naszym zadaniem jest po prostu poznanie ludzi, którzy tam są na tym evencie, wymienienie się z nimi wizytówkami i zaproszenie ich po tym na spotkanie, tak, no zapoznawcze, handlowe, whatever, tak, no wiadomo, że idziemy też po to, żeby sprzedać, ale czasem po prostu po to, żeby się poznać i nawiązać jakieś relacje, które będą może w przyszłości skutkowały. Natomiast online marketing jest czymś absolutnie, totalnie, kompletnie innym. I teraz jest, zauważyliśmy to w ciągu ostatniego roku, że bardzo wiele osób, które przychodzi, trafia do nas, do klubu, z tego świata networkingowego, oni nie rozumieją online marketingu. Oni uważają, że nadal to będzie takie proste. To znaczy wejdę w ten świat, zacznę funkcjonować w tym świecie i to będzie takie intuicyjne, łatwe, tak jak na networkingu. Okazuje się, że nie jest. Nasze wszelkie doświadczenia, powiedzmy, z ostatniego roku pokazują, że jest wręcz przeciwnie, tak? Mało kto tak skutecznie potrafi się odnaleźć w online marketingu bez takiego, powiedzmy, ciągłego coachingu, bez ciągłego dolewania wiedzy, bez poprawiania tego warsztatu, więc no, taka... To, mamy różne światy, w którym ludzie, którzy się przyzwyczaili do świata tego na żywo, tradycyjnego i tradycyjnych spotkań i konferencji, to tego im brakuje i nie znajdują tego w tych obecnych możliwościach właśnie świata cyfrowego, nie? I właśnie... To nawet nie jest to, wiesz, bo my w klubie mamy te elementy networkingowe, które skutecznie przenieśliśmy do online'u, udoskonaliliśmy je i rzeczywiście są takie osoby, które korzystają w zasadzie no, w 100%, albo prawie w 100%, bo mamy coraz więcej różnych możliwości dostępnych dla klubowiczów, natomiast korzystają z tych części, tych elementów networkingowych, a mniej korzystają z elementów online marketingowych. To są dwa odrębne działania, które są tak naprawdę rozdzielne. One mają punkty styczne, oczywiście, natomiast zauważyliśmy, że są takie osoby, które, dla których bardziej intuicyjne, prostszy jest właśnie sposób taki networkingowania. Natomiast online marketing rządzi się zupełnie innymi prawami i stąd jakby my mamy w klubie program rozwoju obliczony na rok, w ramach którego nasi klubowicze mają dwa razy w tygodniu dostęp do zamkniętych spotkań, takich, na których przekazujemy wiedzę, właśnie doskonalimy się i które służą temu, żebyśmy my nie tylko się dowiadywali o tym, że coś trzeba robić, tylko żebyśmy mieli szansę faktycznie raz to zrobić, dwa, że dostać feedback z tego, czy to jest poprawne, trzy, doskonalić się w swoim działaniu. I to jest jakby droga, w którą osobiście wierzymy i droga, która jest póki co, jakby jedynie my tą drogą podążamy, tak? Bo... No właśnie, to jeszcze tak, wiesz, mogą być osoby, które w ogóle nie znają waszej organizacji, to powiedz, kiedy założyliście właśnie klub? Wiesz co, klub formalnie wystartował w ogóle w październiku zeszłego roku, więc to jest lekko ponad rok. My będziemy świętować swoje urodziny jakoś w styczniu, bo tak powiedzmy z natłoku różnych wydarzeń, zdarzeń i w sumie progresu. Mieliśmy to pierwotnie zrobić w listopadzie, ale robimy w styczniu takie oficjalne świętowanie. Ile macie w tym momencie klubowiczów? Jak to właśnie wygląda teraz? Ja już powiem Ci szczerze, że tak dokładnie nawet Ci nie umiem powiedzieć, bo też nie jestem w tym procesie akurat aż tak blisko, natomiast mamy tak około, to będzie jakieś 80 osób. To jest moim zdaniem bardzo dużo. Po roku działalności. Prawdopodobnie jesteśmy, zaryzykuję takie stwierdzenie, ale chyba jedyną, przynajmniej o nikim innym nie słyszałem, organizacją zrzeszającą biznes, podkreślam, zrzeszającą biznes, nie budującą listy kontaktowej, którą powiedzmy nazywają społecznością, tylko naprawdę zrzeszającą biznes, która się w ciągu tego ostatniego roku rozwinęła i która rzeczywiście regularnie co miesiąc przyjmuje nowych członków. Chyba jesteśmy jedyni, aczkolwiek być może ktoś jest jeszcze, ale nie słyszałem, szczerze mówiąc. Mam pytanie, ponieważ to są klubowicze, a ilu jest was, którzy, że tak powiem, organizują to i tworzą ten klub, tworząc zespół taki najbliżej pracujący ze sobą,
Pytam z tego względu, ponieważ my mamy dokładnie, wiesz, my w EcoCoach, gdzie mamy społeczność coachów biznesowych, mamy, rozumiem jak to działa, czyli mamy z jednej strony większą społeczność, mamy core zespół i my to nazywamy core zespołem, czyli takimi ludźmi, z którymi się na bieżąco pracujemy praktycznie w systemie codziennym. Wiesz, to jest tak, że to już się nam zaczęło przenikać. Aha. To znaczy mamy tak zorganizowaną swoją strukturę, powiedzmy też zarządzania, że staramy się włączać pewne, powiedzmy, elementy związane z rozwojem klubu, coraz większą ilość klubowiczów. To jest też ten komfort, że my faktycznie mamy dostęp do ludzi z określonymi kompetencjami i możemy ich niejako na godzinę zatrudniać, w cudzysłowie zatrudniać. Czyli mamy rzeczywiście, jeżeli mamy dostęp do tych kilkudziesięciu osób, plus oni jeszcze często wchodzą nie pojedynczo, tylko wchodzą do klubu, powiedzmy, biorąc ze sobą jeszcze kilka osób ze swojej organizacji, więc tych osób tam jest tak naprawdę trochę więcej. I w każdym razie, mając dostęp do tego zasobu, my niejako mamy dostęp do part-time, powiedzmy, pracowników, może to nie jest do końca dobre określenie, ale takich osób, które mogą się zaangażować w pewne wąskie obszary na określony czas. To jest zazwyczaj problemem, no bo nie da się znaleźć, powiedzmy, kogoś kompetentnego, takiego, który by chciał, powiedzmy, poświęcić jakiś wycinek czasu, jeszcze, powiedzmy, w jakiejś tam rozsądnej konfiguracji płacowej. Natomiast takich stricte osób, powiedzmy, tworzących takich już, powiedzmy, core takiego klubu, to jest 5 osób. Core to jest 5 osób plus cała struktura, jakby która no nie cała nas wspiera w tworzeniu klubu, bo nie ma takiej potrzeby. Natomiast jest szereg osób, które, powiedzmy, też się angażuje i te procesy postępują. To znaczy, jednym z takich elementów to jest postęp w ogóle samego podejścia do zarządzania, doskonalenie tej struktury zarządczej w ramach klubu, w ramach której to struktury jest właśnie ten element wciągania osób, które są u nas do tego, żeby mogły się też angażować w jakby różne czynności związane z zarządzaniem pewnymi procesami związanymi z klubem. Okej. Okay. Czyli jakbyśmy przeszli teraz do tego, co mówiłeś, czyli tych wewnętrznych takich czynników sukcesu, czyli jakie są takie trzy działania, które spowodowały, że ten wasz sukces zrealizowaliście, właśnie patrząc od strony takiej wewnętrznej? Wiesz co, no spojrzę jakby z dwóch stron, pozwolisz, bo to się jedno jednak z drugim bardzo mocno łączy, więc pierwsza rzecz to jest pewien rozwój koncepcji w ogóle biznesu jako takiej. Druga rzecz to jest rozwój pewnej struktury zarządczej, pewnej myśli zarządczej. I trzecia rzecz to jest rozwój, ja cały czas jakby to wymieniam w kontekście pewnego rozwoju, koncepcji promocji w ogóle klubu jako takiego. I to są te trzy obszary, czyli rozwój biznesu, rozwój koncepcji biznesu, rozwój struktury zarządczej, pewnej myśli zarządczej i rozwój promocji. I teraz przechodząc bardziej do szczegółu i ten pierwszy punkt, czyli co mam na myśli, mówiąc o rozwoju koncepcji biznesu. Klub startował z pewną ideą. Idea klubu jest w ogóle bardzo mocno na te czasy, no bo jedna z takich podstawowych funkcji klubu to jest relatywnie proste, skuteczne pozyskiwanie nowych relacji handlowych dla obszaru B2B. I teraz tego potrzebuje niejako każdy, tak? I COVID nam tutaj bardzo pomógł. Wielu to przeszkadza, a wam pomógł. Nam pomógł, tak? Dlatego, że o ile klasyczne organizacje biznesowe były totalnie nieprzygotowane na tego typu sytuacje, tak my już w swoim, powiedzmy, zalążku, gdzieś tam kiedyś organizacyjnym, koncepcji, mieliśmy tą działalność online. I w ogóle COVID nas zastał bardzo szybko, no bo jeżeli wystartowaliśmy w październiku zeszłego roku, a lockdown to był chyba marzec, o ile dobrze pamiętam, no to de facto większość naszych klubowiczów to w ogóle nie pamięta tej ery klubu sprzed COVID-u. Słuchajcie, także większość z nas jakoś się tam nawet nie widziała fizycznie. I to działa, tak? To działa, ludzie skutecznie pozyskują relacje biznesowe, pozyskują sprzedaż i rzeczywiście ta nasza formuła jest na dzisiejsze czasy. Oczywiście na dalsze czasy post-covidowe będzie pewnie tym bardziej, natomiast dzisiaj się sprawdza. I teraz słuchaj, jakby rozwój koncepcji biznesu polega na tym, że klub w założeniu mimo wszystko miał być czymś innym niż jest obecny. To też pytanie a propos tego modelu biznesowego i koncepcji, no bo to też, czy to ma też wpływ, że
że też masz bardzo bliskie wsparcie, tak? No bo ty jesteś założycielem jedynym, czy było ich więcej? To formalnie jesteśmy we dwóch wspólnikami. Jestem ja wspólnikiem, to jest Marcin Roszniak, natomiast powiedzmy, że w takim kręgu założycielskim, czyli osób, które uważamy za założycieli klubu, jest tych osób trochę więcej, tak, że są tam jeszcze... Wydaje się, że to ma też wpływ na to, że, bo to jest też powiązane pewnie z tą drugim aspektem, o której mówisz, czyli struktura zarządcza, czyli to, że więcej osób czuje się ojcami tego przedsięwzięcia, a czy to ma wpływ na to, że właśnie wpływa to na ich zaangażowanie i na to, że tak szybko się rozwijacie? Wiesz co, zdecydowanie tak. W ogóle bez dobrego zarządzania, no, bez dobrej struktury zarządczej to trudno o sprawną firmę. Ja tak paradoksalnie bardziej wierzę w firmę jako pewną właśnie strukturę, czy pewien koncept zarządczy, pewien koncept biznesowy, a mniej w takie popularne hasło jak powiedzmy firma to ludzie. I to wcale nie jest sprzeczne z tym, że u nas ludzie się świetnie czują, właśnie jest z tym spójne. I dlatego, że żeby ludzie się czuli się dobrze, to powinni wiedzieć, na czym stoją. A żeby wiedzieć, na czym stoją, to powinni wiedzieć, znać strukturę zarządczą firmy, wiedzieć, jak ona funkcjonuje, rozumieć ją. Co bardzo często tego nie ma, bo jeżeli firma, powiedzmy, stoi faktycznie, tak powiedzmy, w tym negatywnym sensie na ludziach, bardzo często na wybitnych jednostkach albo na szefie, który powiedzmy tam kumuluje setkę różnych kompetencji i nie ma na nic czasu, to tak naprawdę to jest jeden z największych problemów w ogóle takiej organizacji. Bo jeżeli brakuje jakiegoś powiedzmy mocnego specjalisty lub no zabrakłoby powiedzmy w danym momencie tego szefa, a jego nie może zabraknąć i dlatego często jest tak, że szefowie to w ogóle nie mają żadnej wakacji ani życia prywatnego, no bo są po prostu wszystkim w tym firmie, tak? Więc to jest pewien paradoks, tak? Że jeżeli firma naprawdę stoi na ludziach, a nie na procesach. Czyli w tym znaczeniu, że właśnie to człowiek jest jakby tym ostatecznym, powiedzmy, wąskim gardłem wszystkiego tego, powiedzmy, co się dzieje w firmie pod kątem decyzji na przykład i on nie ceduje tych decyzji też niżej, bo nie potrafi tak, jakby nie ma zaufania i tak dalej, no to w tym momencie jest to problem. Ale żeby scedować skutecznie na przykład kawałek odpowiedzialności niżej, to trzeba to zrobić strukturalnie. I teraz, właśnie, tak jakbyś powiedział coś więcej a propos tej struktury zarządczej. Bardzo mocno korzystamy i stąd ten Hola Spirit się pojawił, bo w takiej powiedzmy u źródeł koncepcji była koncepcja, czy była, no jest, ale była w tym znaczeniu, że kiedyś to była powiedzmy inspiracja, teraz to już jest w znacznym stopniu jednak pewna praktyka. No jest system zarządzania, który nazywamy, czy ktoś tam nazwał Holacracją, to jest jeden z systemów zarządzania turkusowych i on jest bardzo inspirujący w tym znaczeniu, że on rzeczywiście reguluje relacje w ramach, powiedzmy, struktury, powiedzmy, w ogóle zarządczej firmy w taki sposób, że można się skutecznie w tych relacjach odnaleźć. Jest to taki system operacyjny w ogóle dla firmy i to, co najważniejsze, to jest to system gotowy do implementacji. Czyli, tak jeszcze zadam pytanie, czyli myślisz, że jeśli by ciebie by nie było w firmie, to by organizacja przetrwała? Wiesz co, myślę, że by przetrwała, dlatego że początek organizacji był dobry, to znaczy ona została dobrze ustawiona. Natomiast na pewno byłaby inna niż jest teraz. Na pewno byłaby inna, dlatego że ja jestem tą osobą, która odpowiada za takie trzy elementy. Pierwszy element to jest w ogóle koncepcja biznesowa. No ta koncepcja się, powiedzmy, pierwotnie narodziła w mojej głowie. No oczywiście później realizujemy ją wspólnie, tak? Więc to, że to jest moja koncepcja, to nie znaczy, że ja jestem jedynym sprawcą realizacji tej koncepcji. To było absurdalne, tak? Gdybym ja nie miał ludzi, którzy ze mną pracują, no to ta koncepcja by została na papierze, więc to nie o to chodzi, że powiedzmy, że ja się czuję najważniejszy. Nie, szczerze mówiąc, nawet bym nie chciał, bo to właśnie powoduje, że wtedy jakby mamy pewien problem mentalny z tym, żeby się dzielić z innymi, a ja chcę się dzielić. Więc co,
no generalnie byłaby na pewno inna. Drugą rzeczą, za którą bardzo mocno odpowiadam, to właśnie za te kwestie zarządcze, tak? Czyli powiedzmy to podejście holokratyczne, ja byłem tym zafascynowany, czy byłem, no jestem nadal, tak, ale byłem w tym znaczeniu, że kiedyś tam u źródeł, powiedzmy, myślenia o tym, jak zorganizować firmę, no to ten system mi się strasznie podoba, dlatego że on jest inny niż, powiedzmy, to, co nam się właśnie wydaje o turkusie. To jeszcze właśnie do tego zaraz wrócimy, bo pewnie też chętnie byśmy zobaczyli tą twoją platformę Hola Spirit, bo wiem, że z niej korzystacie. Także wracając do Norberta, co ty ze swojej strony, jakimi jeszcze takimi praktykami, w których nawiążemy też do tytułu naszego eventu, jakimi praktykami macie, które pozwalają wam pracować zdalnie, bo w sumie przy tej rozmowie z tobą, Norbercie, tego tematu nie poruszyliśmy, a właśnie... Tak jak powiedziałeś, biznesy są różne i tutaj no, zgadzam się tak naprawdę w 100%, aczkolwiek no, wydaje mi się, że też dążę do tego, żeby rzeczywiście nie być w firmie i żeby firma dała sobie z tym radę. Nie mogę dziś odpowiedzialnie powiedzieć, że na 100% jestem już na takim etapie, ale no tutaj wydaje mi się, że jakby przedsiębiorczość w DNA ma odpowiedzialność i generalnie ta odpowiedzialność no, buduje się z takim podejściem przedsiębiorczym, no bo w każdym biznesie na samym końcu jest ważny zysk, tak? Czy to jest zysk w sensie wartości pieniądza, czy to jest zysk w sensie takim, że się rozwinęła firma, a nawet nie wygenerowała zysku, to już jest kwestia celu, jaki stawiamy. Ale najważniejsze właśnie mieć tą świadomą odpowiedzialność, tak? Że jeżeli coś robię, to chcę się rozwijać, chcę być z dnia na dzień lepszy, chcę poprawiać, chcę zmieniać, chcę szukać, chcę być ciekawy, chcę być wścibski nawet wręcz i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że to jest w tym wszystkim najważniejsze, a na samym końcu, że osiągam ten cel, który albo jest tym EBITą, albo jest wartością, albo to jest jakby najważniejsze. I na dzień dzisiejszy ja wiem, że ja mogę pozostawić firmę bez problemu, na miesiąc pojechać na wakacje i to wszystko będzie szło, bo ten zespół jest mały, ale już jest tak zmotywowany, że sobie spokojnie radzi, nie potrzebuje mojej codziennej interakcji, wspomagania czegoś i tak dalej, tak? Aczkolwiek cel jakiś tam do osiągnięcia, taki, że wyjeżdżam sobie albo w ogóle mi nie ma firmy, to wszystko funkcjonuje, jest tam odległy, ale zgadzam się, że jest taki, że tak powinno w firmach wyglądać. Wielu przedsiębiorców w Polsce tego nie rozumie. Ja też spotykam się z tym na co dzień, a szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie wydaje mi się po pandemii albo w czasie pandemii sami widzimy, że ta efektywność, te podejście do pracy no, zupełnie musi być inne. Jeszcze bardziej nam otwiera oczy, jeszcze bardziej nas bodźcuje, że trzeba inaczej tego podejść. Jeśli chodzi o narzędzia zdalne. Oczywiście no, korzystamy z Teamsa, korzystając z Hola Spirit, ja tutaj się nie mogę pochwalić jakimiś super osiągnięciami, ale my jesteśmy bardzo na pewno zadowoleni z modułu jakby tego całego prowadzenia spotkań online. Bo rzeczywiście ten moduł jest taki, gdzie możemy te wszystkie rzeczy sobie zarejestrować, bo te historie spotkania, my nazywamy te teensy, tak zwane etykiety, można wrzucać różnego rodzaju sprawy, więc rzeczywiście pracujemy nad tym, aczkolwiek no, na dzień dzisiejszy gdzieś w całym jakby takim obrazie systemu jeszcze nie pracujemy, jeszcze dużo musimy tutaj sami się nauczyć, żeby go rzeczywiście efektywnie korzystać. Być może te spotkanie pozwoli nam też tutaj nawiązać interakcję. Ale uważam, że narzędzie jest fajne i na pewno daje dużą większą transparentność i swobodę działania i łatwy dostęp do informacji dla całego zespołu. To, co dzisiaj jest najważniejsze, co dzisiaj jest najważniejsze. A byłbyś w stanie pokazać część swojego właśnie tutaj tej platformy Hola Spirit i tej części, którą wykorzystujecie? Tak, tylko prosiłbym dać mi hosta, ja pokażę jakby spotkania. Joyce, can you make Norbert? Okay, thank you. Także już jesteś hostem, możesz udostępnić. Okay. Także mówisz, że to są Teamsy między innymi, które używacie do spotkań zdalnych. Tak, to jest jakby historia spotkań, którą mamy. Czyli ostatni był 5 października, to było tylko dlatego, że rzeczywiście my jakby w listopadzie to jest dla nas najlepszy okres sprzedażowy, żeśmy zrezygnowali, ale to jest jakby historia spotkań, gdzie i tak naprawdę pokazuje nam, ile było zgłoszonych napięć i tak dalej. Początkowe te spotkania, jak widać, to my się dopiero uczyliśmy, one były bardzo częste, ale tak naprawdę raz w miesiącu staramy się robić, rzeczywiście pokazujemy, ile
ile to jest godzin, bo to są tak zwane spotkania albo całodniowe, albo tutaj mam takie 6-godzinne, tak? No tutaj akurat nam się nie wyłączyło, ale no cały czas jakby się tego uczymy, no ale w raportach też mamy różnego rodzaju, rzucamy sobie rzeczy, które tak naprawdę opisujemy sobie, może tutaj nie ma akurat napięć, ale na przykład tutaj są jakieś i to, kto ma zrobić, tak, opisujemy sobie i później oczywiście wracamy do tego, więc no, ja powiem tak, my w naszej ocenie korzystamy z tego na 50%, korzystamy też z projektów, tak. No, też wy też tutaj macie taką sytuację, że wy też nie, jest inna sytuacja niż u Marcina, którym rzeczywiście używanie tego systemu było podyktowane tym, że właśnie chcą pracować holakratycznie, chcą właśnie, nawet niekoniecznie nazywając to turkusową organizacją, ale korzystać z tych praktyk holakracji. U was w sumie no, nie ma takiego projektu na chwilę obecną, tylko bardziej na zasadzie, w sumie zaczęło się od tego, tak, bo to rzeczywiście razem rozmawialiśmy, że poszukiwałeś narzędzia do OKR-ów. Do OKR-ów i do spotkań, tak? Głównie do spotkań i do projektów, tak? I generalnie wiadomo, że tych jakby narzędzi na rynku do OKR-ów, do projektów jest, ale jakby no nie ma takiego narzędzia, które rzeczywiście ma spotkania i wszystko w jednym. Więc no ja z projektów akurat też korzystam, tak, tutaj, ale zespół jeszcze nie korzysta, bo ja zatrudniam asystentkę, która ma to rozwijać i zacząć się od nowego roku tym bardziej przyglądać. Więc jak mówię, no my korzystamy z tego systemu bardziej w spotkaniach, rejestrując te spotkania, ja korzystam bardzo z projekty. Jeśli chodzi o OKR-y, dopiero się uczymy tego, zespół też dopiero się uczy, bo w tej chwili też zatrudniliśmy trochę więcej osób, w tym roku 4 osoby. Więc tak naprawdę no, my jesteśmy w takiej bardzo początkowej drodze, ale no, ja widzę tutaj bardzo dużą korzyść, szczególnie jeśli chodzi o spotkania, no bo brakowało mi narzędzia, gdzie będę w stanie przynajmniej rejestrować, jak często te spotkania były, jak, że tak powiem, one przebiegały czasowo. Tutaj też mamy właśnie różnego napięcia, tak, czyli generalnie też... To jest też taka ciekawa rzecz, którą też wiele firm nie zauważa, że to jest bardzo łatwa możliwość przez każdego pracownika wrzucenia pewnych informacji, które są pewnymi albo pomysłem, albo usprawnieniem, albo jakąś bolączką. W tym takim obszarze, jak firmy wdrażają sobie lean management, lean manufacturing, to jest taka idea kaizenów, czyli takie pudełko na kaizeny, w którym jest cały proces rozpatrywania tego. Tutaj jest to znacznie bardziej usprawnione, dlatego tak jak ja pisałem w swojej książce Od hierarchii do turkusu, to też jest właśnie tak naprawdę turkusowe organizacje, holakracja, socjokracja, układ solarny, który my mamy, jest też takim narzędziem, który jest ewolucją do lean manufacturing, lean management. No i widzicie, że to w sumie fajnie wam się sprawdza. No dobrze. Ja tutaj chcę jakby no pokazuję coś, że my na tym tak naprawdę jesteśmy w fazie cały czas jakby takiego wdrażania nauki, ale no ja tutaj zachęcam, na pewno w tym momencie od nowego roku tutaj Malwina, czyli moja asystentka, no, ma zadanie, żeby wdrożyć bardzo dobrze moduł spotkań, bo wiemy, że to bardzo fajnie działa. Tutaj z jedną może rzeczą się nie zgodzę, albo że tam sprostuję, no ludzie są najważniejsi w tym całym procesie. Proces bez człowieka nie jest w stanie funkcjonować. I to jest kwestia tego zaangażowania i jego szerokości perspektywy widzenia tego. Im szersza ta perspektywa, im większe zaangażowanie, a przy tym jeszcze właśnie wsparcie narzędziami, to uważam, wtedy jest najlepiej w każdej firmie. No bo tak to jest prośba do Marcina, także Marcinie, bo to a propos twoich słów, czyli że ludzie, tak, ludzie mówiłeś, że ludzie niekoniecznie są... Wyjaśnię, o co mi chodzi. A Joyce, jakbyś mogła, Joyce, if you could move hostu to Marcin. Wyjaśnij, o co mi chodziło. Z dwóch perspektyw można na to spojrzeć. Pierwsza perspektywa to jest taka perspektywa Buffettowska, która strasznie mi się podoba. Ja też bardzo dużo... Teraz powiedz, bo nie dosłyszeliśmy. Buffetta, Warrena Buffetta, taka Buffettowska perspektywa. Która mówi o tym, że jakby Buffett te firmy, które czy buduje, czy budował, czy w które inwestuje na różnych etapach rozwoju, to on lubi takie biznesy, które są właśnie oparte na procesach, jednak procedurach
nie na osobach, zwłaszcza w wybitnych jednostkach, dlatego że on podchodzi do tego tak, że to jest wtedy zagrożenie i ryzyko. Bo jeżeli taka osoba czy wybitna jednostka z takiej firmy kiedyś odejdzie, no to po prostu on może stracić kasę, mówiąc wprost, tak? No, no, a takie rzeczy się zdarzają jakby z różnych względów, tak? Ktoś się wypali zawodowo, no, ze przyczyn zdrowotnych nie będzie mógł się angażować i tak dalej, więc on lubi takie firmy, w których po prostu mamy system zarządczy taki, w którym przeciętna osoba może, powiedzmy, wejść za stery danego procesu i będzie ten proces realizować najbardziej skutecznie. Czyli te procesy są tak dopracowane, że przeciętne osoby mogą robić rzeczy ponadprzeciętne. I to jest idea taka, powiedzmy, od strony inwestora, od strony buffettowskiej. To się nie kłóci z tym, że ludzie się w firmie czują dobrze, wręcz przeciwnie. I nie kłóci się z ideą tego, żeby firma była proludzka w tym znaczeniu, takich, powiedzmy, pewnej koncepcji w ogóle tego, kim jest człowiek w organizacji. No jest i z innym spojrzeniem, z innej strony. I drugie spojrzenie takie, powiedzmy, które z kolei jest bardzo bliskie spojrzeniu w Infronie, które mamy. My mamy zespół taki, który charakteryzuje się między innymi tym, że jest osób właśnie w Infronie? Jesteśmy tam, powiedzmy, w Infronie jest kilkanaście osób w tej chwili. Biznes funkcjonuje od 2008 roku. To też jest oczywiście online marketing, tylko inny, tak? Tam jest bardziej już taki, powiedzmy, szerszy, większy, w sensie taki, no, bardziej to jest e-commerce niż B2B, a e-commerce jest znacznie większy od B2B, od, powiedzmy, B2B online. I tam mamy takie podejście, które jest na razie, no, marzeniem jeszcze niedoścignionym, ale bardzo chcielibyśmy mieć takie środowisko pracy, i to wszyscy do tego dążą, cały zespół bardzo chciał, żeby tak było, żebyśmy my właśnie mieli tak dobrze zorganizowany warsztat pracy. Już nie chodzi tylko o procesy, chodzi też o kawał software'u, który tam, powiedzmy, napisaliśmy, ale który cały czas rozwijamy, tak, żeby rzeczywiście osoba, która jest, powiedzmy, nie wiem, takim middle juniorem, mogła wejść w to środowisko pracy i się odnaleźć i pracować tak jak, kurczę, no, senior. To jest idealna sytuacja. No ładne, i to jest bardzo też klucz do sukcesu, prawda? Tak, gdzieś tam na początku ja w ogóle bardzo polecam tą książkę Briana Robertsona pod tytułem Holacracy. Ona nie jest przetłumaczona na język polski, ale jest napisana bardzo przystępnym językiem, także nawet jeżeli ktoś tam z tym angielskim nie jest aż tak, powiedzmy, blisko, no to myślę, że powinien sobie przeczytać. I tam jest bardzo wiele paradoksów opisanych, takich związanych. Ale tutaj też jest w tym wielu tych, u wielu osób, które piszą na ten temat, to mamy dokładnie to samo, czyli zarówno Freedom Inc. znajdziemy dokładnie te same rzeczy, jak i w mojej książce, jak i u profesora Blikle, ponieważ rzeczywiście patrzymy na to z tej samej perspektywy. To Marcinie, jakbyś ty się jeszcze podzielił swoimi takimi najlepszymi praktykami. Na chwilę wam udostępnię i z komentarzy. Słuchajcie, jeszcze raz odwołując się do tego, co tutaj widać, to jest nad tą strukturą organizacyjną, poświęciliśmy bardzo dużo czasu. Jednym z takich najważniejszych, najfajniejszych rzeczy, która w ogóle się pojawiła w momencie, gdy zaczęliśmy korzystać z tego systemu, to jest właśnie ten pulpit. To znaczy, że my sobie uświadomiliśmy, czy zaczęliśmy sobie uświadamiać, kto w jakich rolach tak naprawdę organizacyjnie jest. Każdy jest tam, powiedzmy, w kilkunastu rolach, co najmniej w kilkunastu rolach w organizacji. Te role są opisane, mają, powiedzmy, swoje wskaźniki efektywności. Te role są przypisane też, powiedzmy, do poszczególnych osób, ale te role są tak zorganizowane, że można je następnie, powiedzmy, właśnie w tych małych zakresach cedować dalej. Żeby coś skutecznie scedować, to łatwiej jest scedować małą rolę niż rolę olbrzymią. Taką, która jest dobrze opisana, niż taką, która jest pewną enigmą i nie jest sprecyzowana. Więc słuchajcie, w ogóle jakby samo narzędzie to jakby nie jest u nas najważniejsze. Najważniejsza jest sama ta idea właśnie, powiedzmy, która za tym narzędziem stoi, no bo tak jak Marek zauważyłeś, to od tej idei wyszło, tak? Czyli, że, powiedzmy, jest idea holakracji, pewnego stylu, sposobu zarządzania, pewnych pryncypiów związanych z zarządzaniem, często naprawdę nieintuicyjnych, bo na przykład kompletnie nieintuicyjnie jest podejmowanie decyzji. No, mi się wydaje, że takie najbardziej proludzkie, właśnie najsensowniejsze, to jest podejmowanie decyzji zbiorowych, wypracowywanie pewnego kompromisu zbiorowo. Z bardzo dobrych pobudek my w to idziemy. Bo idziemy tam z pobudek takich, że chcemy być właśnie proludzcy, chcemy każdemu dać głos i tak dalej. Tylko to się bardzo źle kończy. No, no chyba zawsze, tak? Bo ja nie znam żadnego przypadku, żeby się dobrze skończyło. W sensie takim, że to prowadzi do bardzo długich posiedzeń, bardzo dużej nieefektywności, rozmycia odpowiedzialności i tak dalej. I generalnie paradoksem właśnie jest to, że ta odpowiedzialność się tutaj w tych strukturach nie rozmywa. Po pierwsze dlatego, że jest zupełnie inny styl podejmowania decyzji, kompletnie inny niż to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni. Czyli ani nie jest to demokracja,
ani nie jest to autokracja. To jest powiedzmy coś kompletnie spoza tej bajki. No my mówimy o tym, że przy turkusowych organizacjach samozarządzaniu pracujemy nad czymś lepszym od demokracji. Tak, zdecydowanie. I to warto jest mówić wprost, bo jeżeli my będziemy tkwili w paradygmacie demokracji, która stoi na podejmowaniu decyzji większością głosów, bo ona zawsze ta decyzja stoi. Wszystko jedno, co byśmy nie wymyślili, no zawsze gdzieś na końcu jest ta wola większości. I dopóki zawsze na końcu będzie wola większości, to jesteśmy nigdzie, no przynajmniej moim zdaniem, tak? Ja bardzo nie lubię takiego sposobu podejmowania decyzji. On jest po prostu nieefektywny, strasznie nieefektywny. Bardzo fajnie pokazałeś nam ten swój wykres i według ciebie to jest też takim elementem, który pomaga wam pracować transparentnie, zdalnie i skutecznie? Tak, dlatego że mieliśmy takie sytuacje wielokrotnie, bo to jest normalne, że w organizacji popełnia się błędy, tak? Na wielu poziomach. To jakby też staramy się działać zgodnie z taką kulturą błędu. Ja to nazywam kulturą błędu. Tutaj w ogóle błąd jest pożądany w tym znaczeniu, że my bardzo wiele rzeczy powiedzmy podejmujemy eksperymentalnie, które są ryzykowne i wiadomo, że mogą się skończyć różnie, tak? Czasem się kończą dobrze, czasem kończą się jakąś tam porażką, ale jest też przestrzeń dla błędów indywidualnych. Ważne jest to, żeby ich nie ukrywać. I teraz te błędy się pojawiają na wszystkich, we wszystkim, co tylko można sobie wyobrazić, również w systemie zarządczym. Czyli na przykład ktoś tam mówi, no kurczę, a kto, no niedopilnowane coś było. I teraz sięgamy do systemu, kto jest za to odpowiedzialny. I to jest bardzo precyzyjnie powiedziane, że jeżeli nie ma... Jasne, tak? Czyli macie bardzo jasną rolę określone. Bardzo jasno określone role, ale zasady w ogóle samej kolokacji wyłączają takie myślenie, że nie wiadomo, czyja jest odpowiedzialność, dlatego że jeżeli nie wiadomo, czyja jest odpowiedzialność, to tak naprawdę wiadomo. Bo ona wtedy jest przypisana do, powiedzmy, tego circle tam leada, czyli powiedzmy tego kierownika koła danej przestrzeni. No i tam rozmawiamy sobie, mówię, no do kogoś tam już nie będę mówił po imieniu, ale zwracam się, słuchaj, no to wiesz o tym, do kogo należy to, jeżeli nie wiadomo, do kogo to należy. No tak. Wiem, do mnie, tak? I to jest, słuchajcie, coś, co naprawdę jest przełomowe w ogóle w myśleniu o strukturze zarządczym, bo to jest jeden z największych problemów, że jeżeli mamy pewien zakres odpowiedzialności, to nie wiadomo do kogo to należy, nikt tego nie tyka i nie jest zrobiony. A to jeszcze zadam pytanie a propos tego, bo to jest ciekawy temat. Jak się ma to, wiesz, przyzwyczajenie ludzi do stanowisk i do nazywania stanowiskami, a tutaj mamy rolę, jak to odbierasz? Wiesz co, to jest bardzo trudne. My mentalnie, kurczę, jesteśmy tak bardzo, powiedzmy, w takiej strukturze klasycznej, zarządczej, częściej tej autokratycznej niż demokratycznej, że po prostu mamy gigantyczny problem w to, żeby przejść na coś innego. To jest naprawdę olbrzymi wysiłek intelektualny, żeby zacząć myśleć i działać w inny sposób. To jest olbrzymie wyzwanie. Natomiast naprawdę warto, bo to nam po prostu pokazuje pewną realność. U nas nie ma spięcia, tak, organizacyjnego, czyli u nas naprawdę jest przestrzeń na błąd, jest przestrzeń na własną inicjatywę, jest przestrzeń na eksperymenty. Tych eksperymentów mieliśmy 100 tysięcy. Naprawdę. Co miesiąc jest coś nowego, słuchajcie. Coś, co testujemy, coś, co się sprawdza albo nie sprawdza, albo doskonalimy. To jest jedna z przyczyn sukcesu. Czyli taki nie tylko constant development i taki ongoing, powiedzmy tam, rozwój, tylko to jest więcej. To jest, powiedzmy, myślenie bardzo takie nieszablonowe, bo uwalniamy tą kreatywność. A jeszcze jedno zdanie, słuchaj, mamy tam koło, jest takie, już nie będę tego wyświetlał, ale dotyczące zarządzania systemami IT. I tam jest czterech ról, kilkanaście ról jest wyznaczonych, związanych z systemami IT. Jeżeli mówimy o pracy zdalnej, to my korzystamy z około 10 różnych systemów. Aha. A z czego właśnie korzystacie? No, oprócz oczywiście HoloSpirit, no to korzystamy, powiedzmy tak, no w ogóle z całego środowiska G Suite korzystamy. Czyli u nas praca zdalna jest pracą na dokumentach online. Ja tego też, powiedzmy, bardzo to forsowałem od początku. Niektórzy są z nas nadal przyzwyczajeni do wysyłania na przykład dokumentów mailami. To jest strasznie nieefektywne. To już nie jest ten czas. Można pracować dużo lepiej, nie? I to wiesz, ludzie się... Można pracować nad jednym dokumentem. Na jednym dokumencie, na jednej prezentacji, na jednym arkuszu Excel, prawda? Czy nie, mamy wiki takie klubowe stworzone w formie też dokumentów online, do którego mają dostęp wszyscy klubowicze, którzy są update'owane na bieżąco. Czyli jeżeli są pewne dobre praktyki na przykład, jesteśmy też taką organizacją, w której ja staram się wdrażać taką ideę organizacji uczącej się. Czyli jeżeli ktoś coś fajnego wymyślił,
to próbujemy to pokazać innym. To znaczy wrzucamy to właśnie do tego wiki albo powiedzmy w jakiś inny sposób staramy się zainspirować inne osoby tym, co wymyślili ciekawego inni klubowi. I tak się zdarzało, słuchajcie. Ten online marketing naprawdę on jest w bardzo wielu obszarach, w tym obszarze B2B przede wszystkim mówię, to jest w ogóle przepaść pomiędzy tym, co jest w e-commerce, czyli w sklepach internetowych, takich, w których możemy dokonać zakupu, a w obszarze B2B, zwłaszcza usługowym w internecie. To jest przepaść. To są kompletnie inne myślenia, inne budżety, inne wysiłki i generalnie jest bardzo dużo do zrobienia. My jako firmy, powiedzmy, działające w sektorze B2B, mamy do zasypania naprawdę ogromną dziurę, taką, powiedzmy, pomiędzy tym, co się dzieje w e-commerce, a nami no i właśnie pewnego nowoczesnego, powiedzmy, środowiska pracy. Dziękuję, Marcinie. Także ja to tak podsumuję to, co powiedziałeś, czyli tak samo systemy, które pomagają to, co tak naprawdę systemy i procesy, tak? Ta odpowiedź do Norberta. Ale z Waszej strony, jako dwóch liderów, którzy skutecznie rozwija swoje organizacje, ostatnia rada, jaką byście dali, ostatnie zdanie na sam koniec tego webinaru dla przedsiębiorców? Ja się podzielę takim zdaniem, bo ja stawiam na ludzi. Zawsze mówię, że zwykli ludzie osiągają niezwykłe wyniki. Niech to będzie puenta. Dobra, dziękuję bardzo. Marcinie? Ja bym powiedział tak, być otwartym na błąd, to jest podstawa do tego, żeby w ogóle szukać nowych rzeczy na rynku, stworzyć kulturę błędów, nazwać ją wprost, tak? Dać przestrzeń do popełniania błędów i dzięki temu się rozwijać i myśleć o rozwoju nie tylko w kontekście rynku, ale o rozwoju w kontekście wewnątrzorganizacyjnym, przede wszystkim właśnie takiej struktury zarządczej. Super. Bardzo tutaj inspiracją jest holakracja dla mnie i myślę, że warto w tym kierunku pójść, znaczy przeczytać przynajmniej, zobaczyć, co to jest. Także ja Wam dziękuję bardzo, dziękuję za uczestnictwo w tym naszym evencie organizowanym wspólnie z platformą Hola Spirit i z zespołem Hola Spirit, także Joyce była z nami cały czas, mimo wszystko, że w Paryżu i mało co rozumiała po polsku, ale będziemy takie spotkania kontynuowali z przedsiębiorcami właśnie w tym nurcie samozarządzania, socjokracji, holakracji i dzielenia się wiedzą, także zapraszamy na kolejne, o których będziemy informowali już wkrótce, a dodatkowo przypominam również o naszym turkusowym webinarze, który jest każdy ostatni wtorek miesiąca. Także dziękuję Wam bardzo.